Przy zamówieniu na oficjalnej stronie producenta wpisz kod rabatowy MAXIEKU TUTORIALS. Uzyskasz 5% rabat oraz przyczynisz się do rozwoju kanału. Witam. W tym filmie zajmiemy się opisem funkcji dostępnych na naszym profilu internetowym w MAXIEKU, jak i również przedstawię procedurę, przez jaką przechodzimy tuż po zakupie programu. Zaczniemy od momentu, gdy po zakupie na adres mailowy dostajemy wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po zapoznaniu się z treścią wiadomości używamy linku, który otrzymaliśmy, po czym zostaniemy przekierowani na stronę producenta, gdzie będziemy poproszeni o ustalenie naszego pierwszego hasła. Tutaj wybieramy hasło, które musimy zapamiętać i najlepiej zapisać je w bezpiecznym miejscu. Po wybraniu naszego hasła oraz zatwierdzeniu, strona przeniesie nas do panelu logowania. Tutaj wpisujemy dane naszego konta, czyli klucz FTDI oraz hasło, które przed chwilą ustaliliśmy. Klucz FTDI jest to 8-znakowy numer, który znajduje się na obudowie interfejsu, jak i na opakowaniu naszego zestawu. Identyfikuje on nasze urządzenie oraz łączy z profilem internetowym. Po wpisaniu tych danych klikamy na Enter bądź używamy przycisku Zaloguj. Na pierwszej stronie ujrzymy aktualne komunikaty wyświetlane przez ekipę MAXIEKU oraz informacje na temat naszej licencji, jak i wykupionych przez nas modułów. Pierwszą możliwością, jaką napotkamy, to wygenerowanie swojej licencji w postaci pliku PDF, tak abyśmy mogli ją wydrukować bądź zapisać na dysku. Następne przyciski odpowiadają za skopiowanie licencji do schowka. Ta funkcja ułatwi nam późniejszą rejestrację produktu w samym programie. Odpowiednio dla posiadaczy MAXIEKU jest to pierwszy przycisk, a dla posiadaczy wersji MAXIELCV drugi przycisk. Następna ramka na tej stronie informuje nas o aktualnie wykupionych i posiadanych modułach na naszym koncie. Tutaj również możemy poszerzyć nasz dostęp o kolejne licencje, wybierając konkretną markę i przechodząc do strony zamówienia. Przejdziemy teraz do pierwszej zakładki, czyli profil. Tutaj wyświetlają się wszystkie informacje na temat naszego konta. Zgodnie z przyciskami, które widzimy, odpowiednio możemy zmienić adres e-mail, dane użytkownika czy hasło do naszego konta. Tutaj warto zaznaczyć, iż każda zmiana adresu e-mail wiąże się z wygenerowaniem nowego klucza licencyjnego, co będzie wymagało ponownej rejestracji go w programie. Następna zakładka to formularz zgłoszeń. Ta strona odpowiada za nasze zgłoszenia dotyczące problemu z interfejsem czy oprogramowaniem. Możemy tutaj wybrać interesujący nas temat oraz stworzyć zgłoszenie dotyczące naszego problemu. Krótko mówiąc, jest to najlepszy sposób do kontaktu z działem technicznym w przypadku, gdy potrzebujemy pomocy. Następna zakładka to licencje. Jest to ta sama strona, na którą trafiamy po pierwszym logowaniu. Była ona omawiana na samym początku, więc przejdziemy do kolejnej opcji, czyli zakładki Pobierz. Tutaj wyświetli się lista wszystkich dostępnych dla nas plików do pobrania. Od góry oficjalne oprogramowanie MAXIEKU oraz MAXIELCV. Następnie wersja beta, czyli wersja testowa oprogramowania. Uzyskujemy do niej dostęp tylko w przypadku, gdy została naniesiona poprawka dotycząca zgłaszanego przez nas problemu. Kolejne pliki to MAXITOOLS, czyli darmowa aplikacja do zmiany trybu pracy interfejsu, poradnik na temat tworzenia pliku log, poradnik dotyczący aktualizacji klucza licencyjnego, instrukcja obsługi oprogramowania oraz program TeamViewer. Jest to program, który umożliwia technikom firmy MAXIEKU na połączenie się z naszym urządzeniem oraz zdalną pomoc przy zgłaszanym problemie. Kolejna zakładka, którą widzimy, to baza wiedzy. Po jej rozwinięciu mamy dostęp do informacji związanych z różnymi danymi na temat pojazdów. Na ten moment znajdziemy tu np. lokalizację gniazd diagnostycznych w naszych samochodach. Możemy również przyczynić się do rozwoju tej bazy, wysyłając dane poprzez specjalny formularz, tak jak widać na załączonym filmie. Ostatnim przyciskiem dostępnym w panelu klienta jest przekierowanie do sklepu internetowego MAXIEKU.
Po wstępnym zapoznaniu się z funkcjami dostępnymi na stronie, przechodzimy ponownie do zakładki Pobierz, gdzie ściągamy najnowsze dostępne oprogramowanie, odpowiednio wybierając wersję, którą zakupiliśmy. Po pobraniu przechodzimy w miejsce zapisania naszego pliku i rozpoczynamy prosty proces instalacji. Warto również w tym momencie podłączyć interfejs poprzez kabel USB, tak aby zachować jak najlepsze warunki dla procesu instalacji. Po udanej instalacji na pulpicie pojawi się ikona MaxEQ. Włączamy po raz pierwszy nasze oprogramowanie. W tym momencie musimy zarejestrować nasz produkt. Klikamy na ikonę ze znakiem zapytania, a następnie na ikonę klucza. Tu ukaże się okno rejestracji naszej licencji. Zaznaczam, że kluczowe jest, aby w momencie rejestracji nasz interfejs był podłączony do komputera, tak aby w oknie wyświetlał się numer FTDI naszego interfejsu. Możemy wpisać dane naszej licencji ręcznie lub przejść ponownie do profilu internetowego, gdzie w zakładce licencje znajdziemy wspomniany wcześniej przycisk kopiowania danych do schowka. Po jego użyciu możemy wrócić do programu oraz kliknąć na opcję wklej ze schowka. Tak przygotowane dane możemy zatwierdzić przyciskiem OK. Od tej chwili nasz produkt jest zarejestrowany i gotowy do użycia w pełnym zakupionym przez nas wymiarze. W tym filmie to już wszystko. Przeszliśmy przez proces pierwszego kontaktu z produktem MaxEQ oraz prawidłowo zarejestrowaliśmy nasz klucz licencyjny, przy czym poznaliśmy również podstawowe funkcje profilu internetowego. W następnym filmie serii obsługowej postaram się przybliżyć działanie samego oprogramowania oraz wytłumaczyć, jak sprawnie poruszać się w tym środowisku. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.